Dzisiaj chorzowska scena alternatywna, koncert zespołów Malchus, Pogodny Żniwiarz i Grat. Bardziej metalowo, trochę groove, hard rocka, więc takie zupełnie inne klimaty, takie mocniejsze. Jeżeli chodzi o chorzowską scenę alternatywną, zależy nam na tym, żeby to były zespoły, których jeszcze nie do końca wszyscy znają, które dopiero wchodzą na tą scenę muzyczną. Chcemy ich promować, chcemy, żeby grali dla widzów i żeby mogli też profesjonalnie się pokazać. Pomysł powstał dlatego, że siedzieliśmy trochę na kawie, rozmawiając o tym, jakby co potrzebne jest w Chorzowie, co można byłoby zmienić, czego tutaj należałoby dodać, czego powinno być więcej. I wyszedł pomysł tego, żeby stworzyć takie miejsce, w którym można się wyżyć właśnie artystycznie, w którym młode zespoły w Chorzowie mogą po prostu wykładać swoją muzykę i dzielić się nią ze światem. Bo nie czarujmy się, Chorzów przez długi czas był po prostu zamknięty na takie inicjatywy, a to też sprawia, że młodzi ludzie zaczynają wracać do Chorzowa, no bo też jeżeli są wydarzenia, no to też mają dlaczego i po co tutaj być. Chorzowska scena alternatywna, bo tak się nazywa jakby cykl tych spotkań, jest po to, żeby właśnie młode zespoły, które wcześniej albo jeszcze nie grały koncertów, albo dopiero zaczynają swoją drogę z muzyką, miały miejsce do tego, żeby w Chorzowie się wyrazić. Czyli jeśli masz zespół, albo komponujesz, albo jesteś raperem, także zapraszamy do kontaktu, czy ze mną, czy właśnie z Basią Wichary, czy właśnie z Antoniną Drabit z Stowarzyszenia Kulturok, no bo robimy to jakby wspólnie miasto, Chorzowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenia Kulturalne, które działają przy HCK-u. Badaliśmy to, że w wielu miejscach, w okolicznych miastach nie ma takiej przestrzeni dla młodych zespołów, mało kto się tymi młodymi zespołami interesuje, dlatego fajnie, że w Chorzowie udało się nam stworzyć, że mamy takie miejsca, co nie pod nami, że udało nam się stworzyć coś, co miejmy nadzieję za rok czy za dwa będzie już takim stałym punktem odniesienia do tych zespołów, że mamy zespół, chcemy zagrać, no to zaczynamy w Chorzowie.